Halo, halo, cześć, dzień dobry. Ja jestem Wojtek i zapraszam Was na kolejny odcinek z The Evil Within 2. Moi drodzy, w poprzednim odcinku, jeżeli dobrze pamiętacie, pokonaliśmy Stefana. Ogólnie rzecz biorąc, okazały się dziwne różne rzeczy, gdzie nagle pojawiła się matka Lili, żona Sebastiana. W związku z tym ruszamy dalej i zobaczymy, jak będzie prezentować się ten rozdział. Bo jestem aż bardzo ciekaw, co tu się wydarzy. O, świetnie. Tepło gdzieś nas, gdzie jest trumna. Wygląda jak... Znaczy... Umówmy się, to na pewno jest grobowiec, tak? Swoją drogą, słuchajcie... Ja nie wiem, kiedy ten odcinek się pojawia. Może się pojawić w połowie maja, może się pojawić pod koniec maja. Nie wiem, natomiast stwierdziłem, że będę nagrywać całą grę naraz, więc tak w sumie w środku serii wam o tym mówię. Chociaż w sumie mówiłem wam chyba też na początku i wspominałem na społeczności parę dni temu. Sprawdziłem sobie troszeczkę, gdzie nie zdobyłem kluczy i... Przyznam się szczerze i bez bicia, że w niektórych miejscach one są tak masakrycznie pochowane, że teoretycznie powinienem mieć ich koło 16-17, coś koło tego, mam 11, więc bardzo, bardzo, bardzo dużo kluczy gdzieś tam pominąłem, ale nieważne, trudno się mówi i idzie się dalej i nic się z tym więcej nie zrobi, więc myślę, że chyba też takie moje... O, nie mam latarki. A nie, przepraszam, tu potrwały z latarka, to mam latarkę. Mam też pewne przypuszczenie, że no po prostu nic więcej tutaj, tak jak będziemy szli, tak będziemy szli. Natomiast i tak z perspektywy tego, jak szła mi, pamiętam, jedynka i cała ta reszta, to i tak idzie moim zdaniem całkiem spoczko. A kim ty jesteś? Zejście w dół. Nie wiem, Sebastianie, co to było, ale też mi się to nie podoba. Natomiast proponowałbym zażyć lekarstwo. Nawet może dwa lekarstwa. Tak, just in case. No dobra, nie wydaje mi się, żeby tutaj coś było, chociaż to też mogę się bardzo mylić, dlatego że, jak już mówiłem wcześniej, bardzo dużo gdzieś tych kluczy popomijałem, natomiast patrząc na to z perspektywy tego, ile rzeczy zbieramy, to i tak moim zdaniem jest dobrze. Także nie jest źle. Dobra, jedyne przejście teraz, które tak na dobrą sprawę tutaj jest, to jest to. Ja myślałem, że tam coś leży. No, świetnie. Aha. Tu chyba nie chcę, albo chcę. Chociaż tu są rzeczy, to może w pierwszej kolejności... No, tak trochę jasna cholera, tu się akurat zgodzę. Nie mam bladego pojęcia, gdzie... No i dobra, no i teraz... Jak ja mam to zrobić? Gdzie ja mam wejść? Gdzie ja mam pójść? Nie wiem, może tu wejdziemy faktycznie. No nie wiem, o Jezu, ile tu krwi. Jakieś elektromagnesy. Tu coś jest. Czuję się trochę tutaj teraz w tym momencie jak w Resident Evil 7 albo 8, 7 chyba, gdzie też, nie wiem czy pamiętacie, chodziliśmy właśnie w takim przejściu i nagle z wody wyskoczyły łapy. No tutaj nie wydaje mi się chyba, żeby wyskoczyły, ale jak to się mówi, przezorny zawsze ubezpieczony. Oczywiście standardowo łapiemy i zgarniamy wszystko, żebyśmy jak najwięcej rzeczy stąd wynieśli. Ja będę troszeczkę bardziej, jak już mówiłem wcześniej... Świetnie. Shotguna to ja nie chcę. Oj, nie trafiłem, sorry.
A ty! Kurde! Zdychaj! O nie, nie mam amunicji. Sebastian! Czachaj go nożem. Chyba zabiłem. Zabiłem. Nie, jeszcze rozdep. O kurde. No to tu się już zaczynają, widzę, robić troszeczkę trudniejsi przeciwnicy, więc może nie być ciekawie. W ogóle to może ja bym tak przeładował sobie wszystkie możliwe moje bronie, żeby mieć pełne magazynki. O proszę. Czy ja mam w ogóle mapę tego terenu? Oczywiście, że nie. Strzykaweczka, żelik. I kolega, który wyszedł za ściany, a właściwie za roga. No cóż. Czy te drzwi będę mógł stąd otworzyć? Od tej strony? Nie. One są zamknięte. Czyli weszliśmy tak na dobrą sprawę tutaj po delikatny mały bonus. No ale słyszę, że już dalej ktoś... A nie, dobra. Okej, wydawało mi się, że zmieniła nam się lokacja, ale jednak... Jednak nie. Totalnie nie mogę sobie ogarnąć, skąd jest taka zmiana, wiecie, całokształtu. Też zaraz się pewnie wszystkiego dowiemy. Żałuję, że nie mam siekiery, bo siekiera by nam się tu bardzo przydała. No i teraz tak, tutaj domyślam się, że będziemy mieli przeciwników gdzieś. No tak, nie mam mapy, zapomniałem. Tutaj ktoś jest w celi. A, nie wejdę tu. Czyli tu mu nic nie zrobimy, nic nie otworzymy, nic nie przejdziemy, a tutaj są rzeczy poukrywane, więc domyślam się, że będziemy musieli jakoś otworzyć tutaj wszystkie cele, tylko że oni wtedy stąd powychodzą. Dobra, może zróbmy tak. Pierwsze rozejrzyjmy. Oni są zwęgleni, więc raczej się nie powinni podnieść. Tutaj też nie wejdę. Patrzcie, oni są wszyscy pozamykani w tym, a jeżeli ja to otworzę, to z automatu otworzymy wszystko. O, tu jest butelka. Gdyby go tak spróbować... Mi zupełnie nic nie da. Okej, to otworzyć mogę. Są, widzę, harpuny powbijane, które de facto mam. No już się boję to... Aha! Czy ja czasem właśnie teraz nie odpaliłem tego, żeby oni wszyscy wyszli? Oczywiście, że się otworzyło wszystko. Ja, ale żeśmy wywołali tutaj teraz. Kicha totalna. Kicha totalna.
Tego moglibyśmy w sumie spróbować po cichu dziabnąć, dlatego że... Aha, on tu może przyjść. A czy ja będę w stanie go za... Podejdziesz do mnie? Nie podejdzie do mnie bliżej. Dobra, dobranoc. To jest numer uno. Kurczę, staram się, wiecie co, w grze skupić, ale jak ja nic nie mówię przez dłuższy czas, to tak mi kurczę w gardle zasycha. O-o. Nie wierzę! Nie wierzę, że w niego nie trafiło, nie? Okej, tu nic nie ma. Tu jest kumpel. Ale zastanawia mnie bardzo jedna rzecz, mianowicie gdzie jest ten kumpel, który... To chyba jest on, który miał te takie czerwone oczy strasznie. Dobra, tam się koledzy... Nie. Musielibyśmy w pierwszej kolejności chyba tego typa wybić, bo mam wrażenie, że on może być jakimś takim lepszym. Tylko chciałbym to zrobić naprawdę delikatnie i bardzo po cichu, ale może to nie być łatwe, więc może pójdźmy tu. Ta część, widzę, też się otworzyła, jakby nie patrzeć. Kurde. Dobra, ten tutaj widzę cały czas nawala w ścianę, więc będziemy go mogli zrobić po cichu. I tutaj widzę, że mamy klucz. Także mamy kluczyk, mamy żelik. 6100, to jest mało, kurde. Tu jest jakieś truchło i pewnie już żyje. Albo i nie. Może spróbuję? O, tak myślałem. Co jest... Ja, wytłumaczcie mi, co jest z tą moją bronią, że ja nie mogę w niego trafić? Bo nie rozumiem tego. Nie czaję. Próbuję trafić harpunem i nie mogę tego zrobić. Kurde. Może być bardziej complicated, niż mi się wydawało. O-o! Ale ciebie mogę z zaskoczenia, chodź tu. Tamten mnie widział! Dobra, ale mogę zrobić to w ten sposób. A tego będę musiał uciec, prawda? Uciekaj, Sebastian! Chociaż może niekoniecznie. O, oni są mocniejsi, ale go rozdepczmy. I rozdepczmy, nice. Czyli muszę pamiętać o rozdeptywaniu ich, bo w innym wypadku będziemy mieli problem. Całe szczęście, że mamy w razie czego mamy porządny, że tak powiem, odrzut, jeżeli chodzi o naszą broń. Dobra, czat. To tu już też chyba żeśmy wszystkich wybili. Tak, tu już nikogo więcej nie ma. Tylko, że teraz tak, tu się jeszcze otworzyło. I tu są jeszcze dodatkowe rzeczy. Czat. Dam amunicję do pistoletów. Wydawało mi się, że to były amunicje, kurcze do tego. Mamy notatkę. Poddajcie się wolności. Na pewno. O! Sakwa ulepszona. Kolejny update. 2 z 3. Podoba mi się to. A, tu widzę...
Nie! Żarty, żarty, żarty. Może tak elektryczną. Zdążę? Zdążę. Czad. Dobranoc. Tylko, że niestety skończyły mi się elektryczne bełty i powiem wam tak, ja będę musiał ich wytworzyć troszeczkę więcej, dlatego, że z tego co zauważyłem, one są naprawdę bardzo, bardzo przydatne tutaj do całości, więc będzie trzeba je jakoś zmajstrować. Już? Dobra. Martwy funkcjonariusz. A dlaczego ja nie mam mapy tego obszaru? To mi się nie podoba. Teczka, to się akurat podlecza. Skoro mogę skorzystać z okazji jak najbardziej. Może nie skopa? Następnym razem. Tu widzę, nic nie ma. Oho. Wiecie co? Najgorsze chyba tutaj jest tylko to, że ja nie jestem w stanie, jeżeli oni leżą, nie mogę w żaden sposób na nich wpłynąć na tej zasadzie, żeby można było ich zabić. Wiecie, o co mi chodzi. I'm gonna die in here. What did I do to deserve this? I just wanna go back home. To Union. No dobra. 14 z 24, więc teoretycznie mamy... No już mamy ponad połowę. Dobra, nie wyjdziemy stąd, czyli będziemy musieli znowu przejść koło tego kurna krytyna zombiaka. Ale ja bym, kurczę, wiecie co, jednak chciał ich w jakikolwiek sposób zabić. Tylko sami zobaczcie, że... O, w sumie dwa strzały. To chyba to będzie jednak, wiecie co, lepszy motyw, żeby ich po prostu dziabnąć, aniżeli nie miałbym czekać. Dobra, tu chyba nikogo nie będzie. Tutaj domyślam się, że za tymi belkami może być przejście do tego drugiego. Oczywiście, że jest. Może mi się wydawało. No i widzę, że oczywiście nic nie dostałem więcej. Bonusie w gratisie. Dobra. I tu jest martwy żołnierz. Który... Aha! Nie wiem, czy zauważyliście, pod drzwiami ktoś śpi. Czy on się obudzi? Dobranoc. Cztery naboje. No zmarnowałem dwa, cztery... Na dwa wyszliśmy na plus. Możesz mi zebrać żel? Dzięki. Dobra, czyli teoretycznie mamy wyczyszczone te korytarze. Czad. Przeładujmy sobie oczywiście amunicję. What the heck? What's going on? Wiecie co?
Mogę się jedynie domyślać, że to mogą być jakieś przebitki z pierwszej części, ale zważywszy, że ja tej pierwszej części tak na dobrą sprawę w ogóle nie pamiętam, to wiecie, nie wiem, kto tutaj ewentualnie może być tym jeszcze jednym, no bo jeżeli nasza Tatianka, w sensie nasza pigułeczka jest, to tutaj domyślam się, że z pierwszej części też może ktoś do nas jakby być ponownie, nie? Au. O. Who are you? What do you want with me? No dobra, biegnijmy, bo to i tak jest jedyna w sumie droga, do której moglibyśmy pójść. You cannot change your past. You can only embrace it. Go toward it. Don't avoid it. Is that Lily? Oj, oj, oj. No, dobra. Czajmy motyw, czy nie motyw z... O! Oj, oni nie będą tacy łatwi. O kurde! Naprawdę? Tyle w niego władowałem i nic? A, bo oni jeszcze płomyczki, no fantastycznie. Ale zobaczcie, że zadziałały mi uniki. O nie, nie mam amunicji. Kuźwa. Fantastycznie. Na to czekałem. Ten symbol. Kurde, nie... W ogóle go nie... W ogóle go nie ogarniam, nie? Że coś takiego było. Mamy apteczkę, więc ja tą apteczkę użyję sobie. I weźmiemy nową, dlatego że apteczka nam całe życie jakby regeneruje. W sensie większość życia. Się rozglądam w sumie, bo to jest, wiecie co, bardzo dobre miejsce, w którym można by ukryć gdzieś nasz klucz. Coś mało punktów dostałem za nie, w sensie żelu. Wolałbym troszkę więcej, ale zobaczcie, że mamy sporo prochu strzelniczego. Więc jest git. Tu są jeszcze harpuny, ale harpuny chyba mamy pełne. Chociaż... Nie, musiałem z czymś walczyć wcześniej. Stefano defied me. Became a thorn in my side. A thorn which you removed. For that you will be rewarded. Stefano. This guy knew him. Kolejne korytarze. No, zejdź. Mamy lustro i nie podoba mi się bardzo to pomieszczenie, więc myślę, że moglibyśmy chyba skorzystać tutaj z lustra teraz. Bo mam troszeczkę, słuchajcie, jeszcze więcej amunicji i wszystkiego, więc... Znaczy, w sensie, żebyśmy zrobili to oczywiście, bo...
mamy możliwość. W ogóle strzelnica mi zniknęła, więc w sumie tutaj się cieszę, że wcześniej to zrobiliśmy. A, czy mam ulepszenia broni? Mam 520 ulepszeń broni. Niestety nie mam żadnej rzeczy, jeżeli chodzi o jej ulepszenie tego lepszego. Nie mamy tej broni wysokiej, ale ja myślę, że siłę ognia kupimy dla zwykłego pistoletu. I tak na dobrą sprawę to jest wszystko, co możemy kupić. Teraz tak. Wytwórzmy wszystkie 7 elektrycznych bełtów, bo zauważyłem, że bardzo dobrze one działają. Na pewno wytworzymy wszystkie zwykłe. Na pewno strzykawkę. I teraz tak, wszystko pójdzie do strzelby, bo to jest i tak max, które mogę zrobić. Snajperki nie będę używać i reszta pójdzie wszystko do pistoletu. Niestety, nie widzę innego wyjścia z zaistniałej sytuacji, więc tak też zróbmy. Zobaczmy, ile mamy jeszcze żelu. No, coś pewnie za to kupimy, ale... Mamy klucz jeden, więc będziemy mogli otworzyć skrzynkę. Chociaż w sumie... Nie wiem, czy jest sens, dlatego że czasami w tych skrzynkach tak na dobrą sprawę jest amunicja i cała reszta, więc w sumie nawet jeżeli to otworzymy, to może się okazać, że nie będzie coś, co jest nam potrzebne. Na przykład. Dobra, to teraz tak, ulepszenie. No i tu mamy problem, bo mam tylko 10 tysięcy. Nie mamy też... A, mamy jeden czerwony. Odzyskujesz więcej zdrowia, używając przedmiotów leczących. To ja myślę, że to się kupi. A co to jest to? Pozwala automatycznie użyć strzykawki, z jakiej otrzymałeś śmiertelnego obrażenia. To ja wezmę drugą szansę. W pierwszej kolejności weźmiemy drugą szansę, a potem potrzebujemy tylko 2000 żelu, niecałe 2000, żeby kupić to leczenie. Więc myślę, że tak będziemy mogli to sobie zrobić. Więc cóż. Jesteśmy w sumie gotowi, żeby pójść dalej. Więc cóż, nie pozostaje mi nic innego jak wrócić po prostu. Ale domyślam się, że może być walka z jakimś bossem, bo jest tak, wiecie, dziwnie to... Ja mam takie, wiecie, przeczucie w mojej głowie, że no tak, dają nam lustro, żebyśmy się przygotowali. Zaraz jest duże pomieszczenie. Pewnie, kurde, będzie boss. Czy ja tam widzę figurkę, którą mogę zniszczyć i będzie klucz? Ha, 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 dobrze mi się wydawało. To akurat ją w górę szybko dosyć odnalazłem. Kolejne ziółka. Tu widzę, mogę wejść na górę. No dobrze, ale co to takiego jest? O nie, to jest jakaś zagadka. Tu jest krew, więc będziemy musieli doprowadzić do tego, żeby ona się rozlała i otworzyła nam drzwi. O, no dobra. Ale sami o, czekajcie, bo tam... Ale dobra, może pierw to otwórzmy. Bo tam widzę, że jeszcze leży zioło. Ale zauważcie sami, że te niektóre tutaj są tak, kurde, pieruńsko poukrywane, że naprawdę bardzo ciężko jest zobaczyć, co i jak. Więc trzeba mieć to po prostu na uwadze. Dobra, część logiczna... Aha, tu jest po prostu wejście. To mi w sumie nic nie da. No dobra, teraz będziemy musieli sterować tym tak, żeby... otworzyć... dopływ krwi. Ale może inaczej. To na razie zostawmy. Spróbujmy zobaczyć, jak to w ogóle wygląda. To rusza nam tylko tym jednym. To rusza nam dwoma. To rusza nam tymi dwoma, a to rusza nam tym jednym. Spróbujmy przekręcić to. To na pewno musi pójść w... No nie w tą stronę akurat. W drugą. Jeszcze raz. To na pewno będzie musiało być w ten sposób. Do tego jestem pewny. Dobra, zobaczmy teraz te dwa. Właściwie to na samym... Wiecie co? To, które tutaj zrobiliśmy na samym środku, właściwie jest dobrze zrobione. Na pewno było dobrze zrobione. Czyli to na pewno idzie tak... I teraz będziemy mogli obrócić tym jednym. Teraz będzie dobrze. Tak, teraz jest dobrze. I teraz... tu będziemy musieli obrócić nie tym jednym, tylko tym. Żeby tamten drugi symbol doprowadzić do tego, jak leży. A tamto później będziemy mogli sobie normalnie zmienić. O! Jest git. I teraz tym jednym ostawmy. To nie była trudna jakaś zagadka. Chyba w tą stronę. Tak. Nie. A nie, dobrze. Zgadza się.
Czyli dobrze mi się wydawało, że tak to trzeba ułożyć. I to się wtedy rozleje i utworzy cały ten symbol. Jednocześnie otwierając nam drzwi dalej. Dobra, ale co czeka nas po drugiej stronie? To jest dobre pytanie. To jest, nawet bym powiedział, bardzo dobre pytanie. Dobra, ale ta zagadka... Spoko, nie trudna, w sam raz bym powiedział. No dobra, idziemy dalej, no co zrobimy? No nic nie zrobimy, musimy iść. O, fajnie! Tu będzie walka, ja wam to mówię. Jak nic. Że to jest kuźwa, wypisz, wymaluj, arena jakaś, nie? No to wygląda. Sebastian Castellanos. You've finally come. I've been waiting for you. Kim ty jesteś? Who the hell are you? My followers call me Father Theodore. I hope that you will call me that too, Fred. Another lunatic with a god complex, huh? I already killed one of you today. Of course you did. That is how you deal with every challenge in your life. Through brute force and intimidation. And look where it has led you. Into a hell of your own making. Lower your weapon. Use your mind instead of your fists for once. We have the same goal, Sebastian. We can help each other. Join me. You will be reunited with your daughter. And I will have the power of the core. No chyba nie. You already know who has Lily. Yes. And Myra won't give her up so easily. What? Where are they? I wish that I could tell you. But you are not ready. You must be folded into my flock before I can share that knowledge. I said, tell me where she is! Accept my invitation. I can lead you away from your own darkness. I can lead you to Lily. Sorry, I'm not a follower. So be it. I co teraz? You have so much pain. The events of the past haunt your every moment. I showed you the path here. You must learn that I am here to help. Return to me willingly. Then we can assume our natural roles. Not as adversaries, but as allies. Farewell for now. Sebastian. Wiecie co? Spodziewałem się bardziej bossa? Jakiegoś? Wait. Look who finally woke up. About time. I could use a little help here. You know how to use a gun, right? Któż to jest?
No to pewnie będę mieć ammo, nie? Kolejny rozdział z tego co widzę. Czat. A! Nie! Wyłaź stąd. Ty również. Oczywiście, że... Jest tu jeszcze jakieś wejście? Grab some supplies while you can. I can hear more coming. All right. But I'm getting some answers when this is all over. No i co? Dobrze, słyszę ich, ale nie widzę. Aha! Siema! No kurde, nie mogę trafić! Zostaw ją! O ty! Kobieto, ale ty mi pomóż, co? Aha, check the back. Ty, ale ja bym tą twoją broń to akurat chciał, wiesz? No i się zesrało. Kurde, ty szybciej ogarniasz niż ja. No ja wiem, że mam celować w głowę, ale z tobą nie jest tak łatwo. Nie wiem, czy mi wystarczy, to się okaże. Na razie zbieram. Jak ona w ogóle ich ciśnie, nie? Ale widzę, że tutaj i tak większej ilości mamy pociski do... Oho. O nie. Gdzie to jest? Dobra, leży. Koleżanko, ale kim ty jesteś? O, jesteś tego pewna? Keep moving. No teraz sobie tylko amunicję uzupełnię. Thanks. Don't know if I could have done that on my own. I'm Esmeralda Torres. I'm Sebastian. Esmeralda. You do? It looks like we got him for now. We should make a move before more show up. How did I wind up here? And who are you? Kolejny sojusznik. Time for 20 questions. My safe house isn't too far. We can talk on the way there. Come on. Za mną. Take whatever you need inside. No dobra, podążaj za Torres do jej kryjówki. Wszystko wzięliśmy, ale moi drodzy, ja myślę, że to będzie dobre miejsce, żeby zakończyć na dzisiaj. Widzę, że tutaj będziemy mieli dosyć mocne przejście dalej, więc zobaczymy, jak to się potoczy w następnym odcinku. A za dzisiaj wam dziękuję. Jeżeli wam się podobało, pamiętajcie o łapce, komentarzu, subskrypcji, wpadnijcie na wszystkie social media i słyszymy się w kolejnym odcinku już niebawem. Także dzięki wam za uwagę, trzymajcie się, cześć, pa! No i co? Film się skończył, ale to oczywiście nie koniec. Moi drodzy, jeżeli chcecie zobaczyć więcej moich przygód w innych grach, skorzystajcie z tych dwóch odnośników, zasubskrybujcie mój kanał, żeby być na bieżąco, klikając mój awatar i zapraszam was też oczywiście na wszystkie social media, bo tam się bardzo, bardzo dużo dzieje. Także mam nadzieję, że do zobaczenia w przyszłych filmach. Trzymajcie się, cześć, pa, pa!